aktywność fizyczna, a wydolność organizmu. Cześć, to ja, Ada, wasza ekspertka z Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. Czy wiecie, jakie znaczenie mają regularne i dostosowane do waszych możliwości treningi? To podstawa utrzymania wydolności organizmu. Zacznijmy od początku. Czym jest wydolność organizmu? To jego zdolność do wykonywania długotrwałej aktywności fizycznej przy zachowaniu prawidłowego funkcjonowania wszystkich narządów i układów. W fizjologii wysiłku fizycznego przyjmuje się, że wydolność fizyczna ogólna zwiększa się do około 20 roku życia. Między 20 a 25 rokiem życia stabilizuje się, a po 25 roku życia systematycznie zmniejsza się wraz z wiekiem. Regularna aktywność fizyczna może zapobiegać spadkowi wydolności, która następuje wraz z wiekiem. Pamiętajcie, kluczowe dla wydolności jest urozmaicanie treningów i angażowanie różnych partii mięśni. Mówiąc o wysiłku fizycznym, musicie też wiedzieć, jak wpływa na wasz organizm. Wywołuje on reakcję wielu układów i narządów. Jednak najsilniejsza reakcja, która jednocześnie warunkuje możliwość wykonania wysiłku, pochodzi z układu krążenia. A jak aktywność fizyczna wpływa na układ krążenia? Przede wszystkim poprawia krążenie krwi. Poza tym zapobiega rozwojowi chorób układu krążenia, takich jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca i zespół metaboliczny. Zapobiega zapaleniu naczyń krwionośnych i miażdżycy. Obniża ciśnienie u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. Mam nadzieję, że przekonałam was do aktywności i zadbania o swoją wydolność fizyczną.